Halo, halo, dzień dobry Państwu, a właściwie dobry wieczór. Dzisiaj poradnik na temat tego, jaki build sobie zrobić dobry w My Career, bo sporo osób widzę nowych, pewnie ma to związek z tym, że NBA jest za darmo teraz w Epiku do kupienia, więc sporo osób nowych przychodzi i patrzy gdzieś na te poradniki, ja to widzę, bo ostatnio jest większa aktywność, więc dzisiaj opowiemy sobie trochę o tym, jaki build zrobić w My Career, dlatego że w tej ankiecie, której wam dałem, to właśnie było na równi z tym, jaką drużynę zbudować w My Teamie do 10 tysięcy, więc to będzie kolejny poradnik, ale z racji, że do tej pory wszystko było na temat My Teamu, a pewnie część z was właśnie nowych graczy chce sobie też pograć w My Career, to może będzie ciekawa, co mam na ten temat do powiedzenia. Zanim to, to chciałbym pokazać jeszcze jedną rzecz na szybko, bo się spytał jeden z widzów o to, co ja ustawiam, jeśli chodzi o rzuty, przepraszam, to nie jest tu, to jest w controller settings, o właśnie, czyli shot timing, shot meter, shot aiming, co za co odpowiada. Już wam to tłumaczę. Shot meter, czyli tutaj mamy powiedziane, czy pojawia się nam ten taki pasek, który jest obok zawodnika, czyli jak rzucamy na kwadracie, to wtedy musimy trafić odpowiednio, w odpowiednim momencie puścić, żeby trafić, wiecie, na zielono, to już w ogóle perfekcyjnie, a jak nie na zielono, no to w to takie pole. To jest właśnie shot meter. Jeżeli damy sobie free throw only, będzie nam się wyświetlać tylko podczas rzutów osobistych. Jeżeli włączymy, nie będzie tego w ogóle i wtedy po prostu patrzymy na animację zawodnika. W teorii ten pasek ma nam pomóc w tej animacji. Była też taka teoria na początku tej części, że łatwiej jest wtedy trafić, jeżeli gramy bez shot meter, że lepiej zawodnicy rzucają, ale ja powiem wam szczerze, trochę w to nie wierzę i to jest takie, wiecie, w My Teamie mamy takich zawodników, jeśli chodzi o rzuty, że to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, więc jak wam jest łatwiej z tym, ja gram na przykład z tym. Shot timing, no to tutaj, no właśnie, to jest ciekawa rzecz, ja mam shots and layups, czyli tak jak jest domyślnie, chodzi o to, czy w ogóle jest brany pod uwagę przy waszym rzucie właśnie ten timing, czyli to, czy puścicie w odpowiednim momencie, czy nie, czy po prostu wciskacie kwadrat i on sam rzuca. Nigdy tego nie próbowałem, ale nie polecam, bo też nikt tego nie robi. Jeżeli damy sobie shots only, to przy layupach on będzie po prostu rzucał je automatycznie i nie będzie nam się wyświetlać wtedy ten pasek. To może być dosyć ciekawe, bo no, to niby prostsze, nie? Ale też ograniczamy sobie wtedy możliwość trafienia jakichś trudniejszych layupów. Na real player percentage to rozumiem, że chodzi o to, że jeżeli rzucamy takim Janisem za 3, to jest szansa 1% na to, że trafimy, albo Simonsem, a jak rzucamy takim Durantem, no to wtedy to w zależności od tego, jak on na żywo rzuca za 3, to tak samo, znaczy jakie ma statystyki w tej grze, to tak samo to będzie rzucał za każdym razem, tak to rozumiem. Czyli też w pewien sposób się ograniczamy, zabieramy sobie możliwość tego trafienia na zielono, czy też podbustowania swoich szans, więc tutaj polecam wam zostawić shots and layups. No i shot aiming, no to jest to, co wam pokazywałem w tym poradniku, który teraz się właśnie ogląda, więc pozdrawiam. A propos rzucania, czyli to jest to, czy rzucamy sobie na tym nowym sposobem rzucania i to jest wszystko, także taki mały... taka ma odskocznia, przejdźmy teraz do My Career. No i dobrze, słuchajcie, jeśli chodzi o budowanie zawodnika pod konkretne pozycje, to najważniejszą rzecz, którą chcemy osiągnąć, są to badże. I zaraz wam pokażę, w jaki sposób powinniście sobie to zaglądać. Pójdźmy sobie na przykładzie pozycji, które gdzieś tam point guard, shooting guard, to są dosyć podobne pozycje, gdzie powiedzmy od nich sobie zaczniemy, tu obojętnie jaki numer, jaka ręka. No i teraz tak, tutaj mamy swoje buildy, które powodują, że mamy jakiś ograniczony potencjał swojego zawodnika, czyli to, gdzie macie napisane maksimum, to tego nie będzie się dało przekroczyć. I to jest dosyć istotne, bo jeżeli chcemy mieć zawodnika, kiedyś w starych NBA można było tak robić, że mamy zawodnika, który umie rzucać za 3 świetnie i też ma super wsady i w ogóle jest przekoksem. Teraz się tak nie da. Ma to związek z tym, że tym zawodnikiem z My Career gramy również oczywiście w Neighborhood i tak dalej, i żeby to miało jakiś, powiedzmy, sens, chociaż i tak da się zrobić zawodnika, co wam zaraz pokażę, który będzie miał jedno i drugie. Najbardziej polecanym buildem, który wszyscy go polecają, to jest build, już wam mówię, który to jest build, tak mi się wydawało, że to jest właśnie, to jest ten build. Czyli mamy porówno na shooting i porówno na playmaking w przypadku naszego rozgrywajka i oprócz tego jeszcze trochę finishingu i trochę defa.
No widzicie, że psadów będziemy mieli na poziomie 65, no ale bierzmy pod uwagę, że to jest point guard, nie? Więc no powiedzmy, że te wsady nie będą nam aż tak potrzebne. Mówię, tutaj dużo zależy od pozycji. To wam zaraz pokażę. Więc jeżeli byście chcieli mieć wsady, na przykład tutaj macie te paseczki, to byście musieli bardziej pójść w finishing, więc w teorii gdybyśmy chcieli mieć gościa na przykład, który umie świetnie rzucać i ma świetny finishing, to musimy patrzeć na te paski, gdzie jest dużo niebieskiego i dużo zielonego, z tym, że wtedy bierzcie pod uwagę, że ten koleś ma maksymalny ball handle na poziomie 78. To nie jest dużo jak na point guarda, to naprawdę nie jest dużo. Tak samo jeśli chodzi o... No w obronie powiedzmy, że jeszcze to by przeszło, ale rozgrywanie na takim poziomie to jest dramata. I tak zauważcie, że przy tak dużym finishingu on ma tylko 78 wsadów. No tutaj to już jest w ogóle co innego, ale tutaj nie mamy w ogóle rzutów. Ball handle jakoś daje radę. No oczywiście, jeżeli robicie to tylko pod karierę, to możecie sobie wybrać właściwie. Ale ja wam pokażę takie powiedzmy w miarę OP ustawienia. I teraz tak, jeśli chodzi o physical profile, wszyscy polecają dosłownie ten pierwszy, czyli tu, gdzie mamy najwięcej agility, trochę vertical i najmniej strength. No i ja się tym zasugeruję, tu powiedzmy po prawej nam pokazuje, gdzie mamy jakieś straty, powiedzmy tu się wzrasta vertical kosztem akceleracji, czyli przyspieszenia i kosztem szybkości. Tutaj w zasadzie ciutkę nam wzrasta, ale no porównajcie sobie na przykład to. Tu mamy ponad około 85 speeda i akceleracji, mało siły i vertical, a tutaj mamy ciutkę więcej siły, mniej vertical i mniej akceleracji i speeda. No to jest w ogóle jakiś dramat. No widzicie, warto sobie to spojrzeć, ale prawie zawsze wychodzi, że ten profil jest najlepszy. No i dobra. Mamy naszego zawodnika i teraz ustawiamy sobie potencjał, bo mamy ograniczoną ilość punktów, też nie możemy mieć wszystkiego na maksie. I teraz zauważcie, że w zależności od tego, gdzie ja wstawię jaki maksymalny potencjał, te badże, które są po prawej na dole, jeżeli ktoś nie wie co to badże, to są takie skille, które boostują wam konkretne umiejętności, czyli na przykład macie badże do finishingu, jeżeli macie badż, który nazywa się Contact Finisher i na przykład Relentless Finisher, to i na przykład jeszcze nie wiem, Acrobatic Finisher na Hall of Fame, czyli na tym najwyższym stopniu, bo są 4 stopnie, jest brązowy, srebrny, złoty i fioletowy, czyli Hall of Fame. Jeżeli będziecie mieli te 3 badże, to jest bardzo duża szansa, że wasz zawodnik po prostu będzie na kontakcie kończył akcję o wiele lepiej, że będzie w ogóle nad przeciwnikami skakał, jak mu odpowiednie animacje porobicie, więc to są naprawdę bardzo istotne rzeczy. To samo co do rzucania, mega istotne rzeczy to są, więc badże są tutaj bardzo pożądane. Więc zobaczmy sobie na przykład, jak wrzucę sobie wszystko w free point shot, widzicie, od razu wzrósł mi shooting o 3. No dobra, no to zróbmy tak. Zobaczmy, o patrzcie, shooting, 17 badży, bo to też nie jest tak, że okej, 17 to ja będę miał badży, tylko że ta 17 to oznacza liczbę upgrade'ów, którą będziecie mogli później w mojej karierze wykonać. Czyli na przykład, żeby zupgrade'ować sobie jeden badż od zera do fioletowego, to mamy tak, jeden upgrade brązowy, drugi srebrny, trzeci złoty i potrzebujemy 4 takich upgrade'ów, czyli tutaj według tego mielibyśmy 4 fioletowe upgrade'y i jeden brązowy, bo mamy 17. Ale dobra, podboostujemy sobie jeszcze free throw, no i już mamy 21. Trzeba też patrzeć na te punkty, żeby to rozsądnie rozdysponować. Na pewno jako point guard musimy mieć dobry ball handle i dobre pasy. I warto to zrobić na takim poziomie... O, widzicie, tu już przeskakuje, więc zostawmy na tym 87. Zawsze te punkty się mogą przydać. I teraz tak, co my potrzebujemy? Postuk jest w ogóle niepotrzebne. Driving layup na pewno nam się przyda. Na pewno nam się przyda close shot, ale zauważcie, że te dwie rzeczy w ogóle nam nie dają żadnych badży. Na pewno driving dunk. W ogóle finishing nam nie wzrasta, co mnie trochę zastanawia, muszę przyznać. O, teraz się pojawił. Ale co tu trzeba było zrobić? Dobra, zobaczmy. O, przy 51 się pojawia jeden finishing. A tutaj jak dam postuk? Och, przy postuku się teraz pojawiła masa, ale to sobie zaraz zobaczymy, czy nam na to punktów starczy. No jako point guard raczej dużo nie będziemy mieli na finishingu. Teraz tak, post moves nam jest niepotrzebne, offensive rebound nam jest niepotrzebne w ogóle. Na defensive rebound możemy sobie trochę wrzucić, ale widzimy, że to nam nie daje żadnych barzy, więc też bym raczej to olał. Na pewno steal, tu już niezależnie od barzy. Interior defense to dajemy sobie na maksa. I perimeter defense, dla tych co nie wiedzą, jedno odpowiada za
za obronę pod koszem, a drugą za obronę na obwodzie. No dlatego też obrona na obwodzie w przypadku point guarda jest lepsza. Lateral quickness możemy sobie dać, możemy dać też blok. Już mamy dwa barże więcej. No i zostały nam jeszcze 15 punktów, więc warto sobie popatrzeć, czy na przykład... O, widzicie, tutaj dodałem cyk, dodałem parę, to już dosłownie, to nie ma znaczenia. Ten post moves, post fade, post hook, z tych rzeczy się generalnie w NBA nie korzysta, one nie mają znaczenia, ale warto to sobie zrobić. O, widzicie, tutaj też jeden barż przeskoczył. Właśnie po to macie te punkty, żeby teraz sobie... Dobra, to nam na przykład nic nie daje. To nam na przykład nic nie daje, to też. To zobaczmy, czy jak dam post hook, też nic nie przeskoczyło. No dobrze, no to zobaczmy w takim razie, jak pojadę z tym dalej. Też nie. Warto sobie w ten sposób posprawdzać. Tutaj też już mi nic nie da. No to odejmijmy sobie z czegoś. Odejmijmy sobie z czegoś na przykład. Zabierzmy sobie, ile możemy z tego? 85, tak? Nie, dobra, tu jest na 20, czyli tu zostaje już tyle. Zabierzmy sobie, co nam nie będzie aż tak potrzebne. Interior defense nie jest... O, tutaj już spadło, dobra, to zostawiamy. To może na przykład free throw. Ach, niestety. Standing dunk to nam się przyda, żeby mieć, to może... Nie, diving dunk też, czyli to musimy zostawić. No dobra, no to w takim razie okej, no to ile mamy tych barży? 42, 5, 47. To nie jest zły wynik, można mieć tych barży, uważam, trochę więcej, ale to też zależy od pozycji. No to władujmy sobie tą resztę na przykład, nie wiem, defensive rebound. Bo tak. No i tyle. I mamy takiego zawodnika, to nie ma znaczenia, jaki build sobie tu bierzemy, jakkolwiek. Tutaj w zależności od wzrostu, no to pewne rzeczy nam się boostują lub też nie, jeśli chodzi o jak widzicie po lewej te statystyki. Raczej warto to zostawić na neutralnym. Tutaj warto sobie to zrobić tak, żeby, wiecie, maksymalnie zboostować sobie pewne statystyki, ale żeby nie przesadzić, możemy sobie zrobić grubasa, ale tracimy wtedy na szybkości i akceleracji, więc najlepiej tą wagę dobrać tak, żeby gdzieś tutaj mieć jakiś zysk, ale niekoniecznie dużo strat, to już zależy, co chcecie. Ja bardziej bym szedł w tą akcelerację niż siłę, no bo mamy gościa na rozgrywajku, nie? No i oczywiście mamy też ramiona, tutaj one nam mogą pomagać w zależności od tego, czy chcemy robić wsady, czy chcemy bardziej rzucać. Im krótsze mamy, tym bardziej jesteśmy typu Steph Curry, czyli mamy tam 95, widzicie, za 3 praktycznie, 91, przepraszam, a im dłuższe, tym bardziej możemy gdzieś tam w stronę wsadów. No w tym bildzie bardziej nam by się krótsze przydały, no bo tutaj podrzuty patrzymy, nie? Więc tutaj te trójki na 90 myślę, że robią swoje. No i teraz take over, no to oczywiście musimy patrzeć na to, na jakiej pozycji gramy. Slasher nam się zupełnie nie opłaca, bo to jest jakbyśmy chcieli wsady robić. Shot creator, to może być fajne, ale najlepiej jest spot up shooter, ewentualnie playmaker. Ja bym wziął spot up shootera, bo jak mamy trójki na poziomie 30, jeszcze złapiemy spot up shootera, to po prostu będziemy sypać z połowy na zielono, jeżeli sobie porobimy odpowiednie badże. Pamiętajcie też, że mamy coś takiego, zanim wejdziecie jak już zbudujecie sobie tego zawodnika, to macie coś takiego jak test your build, gdzie możemy sobie ustawić nasz maksymalny rating, gdzie będziemy mieli na maksa nasze statystyki. Możemy dać continue i możemy wtedy zobaczyć, jakie badże będziemy sobie tutaj wrzucać. No i w tym przypadku, jeżeli chodzi o PG, który gdzieś tam jest odrzutów, to na pewno Giant Slayer, bo to jest badge, który powoduje, że lepiej rzucamy layupy przy wyższych obrońcach, no to przy naszym zawodniku to na pewno się przyda. Możemy sobie wziąć fastback finishera, ale to raczej możemy wziąć kontakt finishera, ale ja nie wiem, czy ja bym czasem nie wziął dwóch takich, albo ewentualnie jeszcze akrobat, który odpowiada za layupy jakiejś dziwnej treści, bo to się nam może przydać. No to już zależy, warto sobie, wiecie, warto sobie przepróbować. Mamy shooting, no i to jest dosyć istotne. Już wam mówię, które rzeczy obowiązkowo na maksa. To znaczy, clutch shooter niekoniecznie, ale tak. Flexible release, Hall of Fame. Green Machine, Hall of Fame.
Range Extender Hall of Fame, Steady Shooter Hall of Fame i ile nam jeszcze tego zostało? 6. No to sobie weźmiemy na pewno Hot Zone Hunter na złoto, Catch and Shoot nie, bo to raczej my będziemy mieli piłkę, więc Corner Specialist, o Dead Eye jeszcze, to wiecie co, to ja chyba z tymi Hall of Fame'ami przesadziłem, bo będziemy mieli za mało, więc zrobimy sobie Green Machine na zielono, Steady Shooter na, znaczy na złoto, Steady Shooter też na złoto. I na przykład, wiecie co, bo tak się zastanawiam, coś takiego bym zaproponował, coś takiego, nie można mieć wszystkiego tutaj, ale Clutch Shooter też by się w sumie przydał. No to jest pytanie, bo to wszystko odpowiada tutaj za rzuty i to są takie, no powiem wam tak, te wszystkie Ice in Veins, to w ogóle Pump Fake Maestro, jakieś Hot Starty, to w ogóle olejcie Deep Face, to nie ma znaczenia. Corner Specialist, no nie jesteście, jako rozgrywający rzadko będziecie w rogu, więc raczej nie. Clutch Shooter to jest, to dlatego się tylko zastanawiam nad tym jeszcze, Clutch Shooter jest fajny, bo to w końcowych momentach meczu, ale to zależy, czy też patrzycie pod My Career, czy patrzycie pod Neighborhood, no bo tam raczej Clutch Shooter wam nie będzie potrzebny do niczego. I Catch and Shoot, no to zaraz po tym jak dostaniecie piłkę, żeby sypnąć, to też jest całkiem fajny skill, więc to zależy gdzie chcecie grać. Jeżeli też macie na przykład wyczutego tego swojego zawodnika, jeśli idzie rzut, to nie musicie mieć flexible release, tylko na przykład sobie zrobić coś w ten deseń. Warto sobie przetestować. Mamy też playmaking i teraz tak, na pewno to, bo to odpowiada za to, że trudniej wam zabrać piłkę i to się bardzo, bardzo, bardzo przydaje. Mamy też coś, co się nazywa Anchor Breaker, fajne, może się przydać. Quick First Step, bardzo istotny, bardzo, bardzo dobrze się przydaje do mijania. I co, Stop and Go też jest bardzo fajny, polecam. A reszta to już do tego jak gracie, jeśli mam być cztery. Dimer to jest chyba... no właśnie, Dimer jest fajny, bo on boostuje waszych zawodników, z którymi gracie, to też to Pro AM się może na przykład przydać jak gracie, czyli po waszym podaniu jest większa szansa, że gościowi wpadnie jakiś rzut. Co jeszcze? Tutaj mamy coś takiego, że jak jesteśmy na boisku, no to wszyscy też dostają boosta takiego do statów lekkiego, ale to warto sobie poczytać. Na pewno te dwie rzeczy, te trzy rzeczy to są takie dosyć istotne, a reszta to już zależy jak gracie. No i mamy defense i rebound, no i w tym przypadku tak, Worm jest w ogóle nieprzydatny rebound chaser, bo my nie jesteśmy od zbiórek. Przyda się Interceptor na pewno, bo my będziemy gdzieś tam piłki zabierać. Może nie interceptor na srebrne, bo to jest jak piłka leci, pickpocket, bo to będziemy jak przechwyty, to możemy wtedy coś pomóc. I tu przez zasłony, że będziemy lepiej przechodzili, też się może przydać, to już zależy. Clamps też jest bardzo fajne, bo to powoduje, że łatwiej nam się utrzymać jest przy zawodniku, więc jakbym miał wybrać trzy, powiem wam, to bym wziął, chyba nawet bym tego interceptora olał i bym wziął klampsy na srebrne, bo to naprawdę powoduje, że ciężej was minąć. I takimi badżami bym zagrał. Ja wiem, że dopiero mówię o PG, że trochę mi to zajęło. I teraz dajmy sobie continue i możemy sobie na przykład zagrać w jakimś scrimmage'u, podejrzewam, tak? Więc możecie sobie sprawdzić, czy ten zawodnik wam pasuje. Ja taki build bym zbudował, jakbym robił shooting guarda. I teraz, już pomijając właśnie te wszystkie rzeczy, gdzie ja wam tłumaczyłem co jest co, pokażę wam po prostu shooting guard, znaczy point guard i shooting guard bardzo podobnie, z tym, że point, shooting guard już ma lepsze staty, jeśli chodzi o wsady i można mu tam, najlepiej te danki, wiecie co, mieć na minimum 75, to wam odblokowuje pewne animacje, więc nie róbcie tak, że na przykład danki zrobicie na 74, tak samo jak macie danki na 79, to już podciągnijcie do tych 80. To nie jestem pewny, ale też mi się wydaje, że przy 80 się coś tam, jakieś animacje odblokowują. No i tutaj tak samo, ten build jest po prostu najlepszy i go sobie bierzemy. Jeżeli chcemy mieć uniwersalnego zawodnika, zaznaczam. No i mamy naszego small forward. I teraz tak, no i tutaj robimy rzeczy następujące, czyli znowu sobie rzuty na max dajemy. Free point shot tak samo. Free throw, bo to się wszystko przyda. Driving dunk na maksa.
Driving layup na maksa. Finishing strasznie kurczę wolno idzie do góry, nie wiem czemu tak. Zobaczcie, no w ogóle nie chcę. Dobra, zostawmy sobie ten finishing przy tym 5. Tu finishing nam się trochę bardziej przyda, bo jesteśmy jednak forwardem. Teraz tak, ball handle na pewno na maksa. Pass accuracy, powiem wam, że tutaj tak. O, patrzcie, patrzcie jak bardzo. Widzieliście? Jak każdy jeden ma znaczenie tu i na 74 sobie zostawimy. Już playmaking nam aż tak nie jest potrzebny, my jesteśmy, wiecie. My jesteśmy tutaj od innych rzeczy. I teraz tak, blok sobie dajemy na maksa w tym przypadku. Steal możemy też sobie dać na maksa. Zawsze lepiej mieć wyżej ten perimeter defense niż interior. Dajmy sobie te rzeczy na maksa. I jak już mam wybrać, no dobra, niech będzie defensive. Wiecie co, ja bym chyba wziął steal trochę. A nie, dobra, bo tu już mi batch spada, czyli zostawmy sobie tak. I zwiększył tą statystykę zbiórek, żeby jednak cokolwiek tam umieć zebrać. Free throw, jak obniża o jeden, to się nic nie stanie z badżami. Ok. Więc tak jeszcze szukam, czy na przykład jak sobie ten jeden punkt gdzieś tu właduję. Ok, czyli ile teraz mamy badży? Mamy 20, 31, 38. No to o wiele. Zaraz, tak? 38, dobrze liczę. Czyli mniej niż mieliśmy wcześniej. Ale to wiecie co? To możemy sobie. A ty kurczę, łośku, czyli tutaj mi spadasz. Dobrze. No to ten finishing kurczę, coś mało mi tu wychodzi. No shooting też. No dobra, no to tak to trzeba będzie zostawić. Small forward to jest taka dosyć niewdzięczna pozycja, jeżeli chcecie sobie zrobić najlepszego zawodnika, takiego wiecie, właśnie jeśli chodzi o badge i tak dalej, to wam polecam robić shooting guarda, bo on jest taki najbardziej uniwersalny. Small forward to jest takie, ja bardzo lubiłem zawsze SFM grać, ale to jest teraz takie wiecie, tak od wszystkiego i od niczego jednocześnie. No i tutaj w przeciwieństwie do, zostawmy sobie tak domyślnie jak już jest, obojętne, w przeciwieństwie do tego naszego grajka przed chwilą, którego robiliśmy, to wziąłbym sobie badże następujące, już wam pokazuję. Oczywiście większość z nich będzie taka sama, ale zaraz. No, co tu się wydarzyło? Czekajcie. Ja chciałem sobie. Aha, bo ja miałem dać test, a nie edit. Sorry, tu zjarałem. Jeśli chodzi o rzuty, będzie to samo. Te same skille są istotne, tylko że wiecie, tutaj bardziej będziemy. Dajmy sobie na maksa tego łośka. O, patrzcie, jaki dobry zawodnik. I teraz tak, finishing. I na pewno Giant Slayer, oni już nie będą. Na pewno contact finisher. Na pewno Giant Slayer finisher się może przydać. I wziąłbym sobie na przykład jeszcze, no zależy, czy będziecie tam jakieś sady robić. Możecie Lob City finisher sobie zrobić, albo na przykład Fast Break finisher, to jest całkiem fajne. Albo Giant Slayera na przykład sobie też wziąć, żeby nad grubasami rzucać. Pytanie, czy robicie shooting guarda, czy na przykład chcecie sobie, znaczy shootera, czy na przykład chcecie gościa od wsadów robić, to wtedy kurczę mu tam. Jak chcecie gościa od wsadów, to wam od razu mówię. Contact finisher, Giant Slayer, Relentless finisher, Showtime, Lob City finisher, Acrobat jest fajny, Consistent finisher, zrobić sobie tak na srebrny można. Protouch. No, może być, ale nic takiego specjalnego. To Slitter Finisher też można sobie zrobić, jak chcecie po prostu skakać nad ludźmi i robić wsady. Ale to wtedy w tym buildzie musicie sobie wziąć finishing, nie? Tutaj standardowo bierzemy te wszystkie rzeczy typu Volume Shooter. Tutaj można sobie wziąć już Corner Specialist, na przykład Catch and Shoot można sobie wziąć, bo to się przyda. Dead Eye, nie Hot Start, tylko Green Machine. Flexible Release. Range Extender na przykład, jeszcze jest Steady Shooter, więc weźmy sobie na przykład to w ten sposób, o, w ten sposób bym poszedł. Playmaking, tu w ogóle nam podania są niepotrzebne, więc tutaj standardowo te rzeczy na fioletowo i poszedłbym jeszcze Stop and Go na fioletowo i powiem wam, że te trzy rzeczy w zupełności by mi wystarczyły i Defense, no to oczywiście bierzemy sobie i tutaj bym już wziął Rim Protector, bo jesteśmy trochę wyżsi. Co powoduje, że nam to wzmacnia trochę nasz blok i na przykład jeszcze pickpocket, żeby komuś tam steala czasem walnąć i w ten sposób bym poszedł.
Jeśli chodzi, oczywiście możecie kombinować z tym, ja wam pokazuję tak na szybko, co bym wymyślił. Można wykombinować tak, że tych badży będzie więcej. Popróbować sobie samemu polecam. I weźmy sobie teraz na przykład, jakbyśmy poszli, jeśli chodzi o centra. Takie trzy pozycje wam pokażę. Możecie też sobie power forwarda i SG sprawdzić na własnej skórze. No tutaj już bym raczej, wiecie, no center za trzy. Raczej bym się aż tak na tych trikach nie skupiał, więc powiedzmy, że finishing. Playmaking w ogóle jest do niczego mi tu potrzebny, więc finishing i defense to jest coś, co mnie tutaj interesuje najbardziej. Nie ma co się oszukiwać i chyba w ten sposób pójdziemy. Jeszcze patrzę, czy jest jakiś lepszy. Och, tu obrona, to jest coś pięknego. Ale kurczę, a może nawet to zależy, jakiego gościa chcecie zrobić. Ja pamiętam takiego jednego zawodnika, znam, jeśli chodzi o Polaków, który gra właśnie takim centrem, że on chyba ten defense ma tak na maksa całkowicie, bo jego po prostu, jego ominąć to jest miazga, więc zależy, czy robicie pod pro AM, czy pod grę, ale jak pod grę, to bym wziął po prostu to. I w tym momencie robimy sobie grubasa, który nie musi być szybki, ale który jest silny. No patrzcie, jaka to jest przewaga, widzicie? Warto zobaczyć. Ciutkę tracimy na szybkości, ale ile zyskujemy na sile. Ja bym poszedł chyba w to. Ja bym po prostu poszedł w to i my sobie tak, close shot musi być na maksa. Driving layup może być na maksa, ale nie musi. Driving duck, ok. Standing duck musi być na maksa, bo my tutaj jesteśmy, wiecie. A może nie na maksa, może trochę zjedziemy, tak żeby tych badżów... Dobra, zostawmy może na... O, w ten sposób. Midrange shot sobie zrobić na maksa. Trójek nawet nie ma co ruszać, bo za trzy nie będziemy rzucać przecież. Free throwy sobie zrobić na maksa. Post fade. No, widzę, że w ogóle ten shooting to... My tu będziemy głównie od wsadów. Pasa clearance dać na maksa, bo to się przyda. Ball handle też, bo... No, bo to się po prostu przyda. Post moves. To tak, offensive rebound na pewno. Bo my tu będziemy, wiecie, Virgusem. Na pewno blok na maksa. No i już widzę, że mi braknie, prawdopodobnie, bo tu interior defense musimy mieć duży, więc pass accuracy możemy sobie ściągnąć trochę, bo to nam aż tak nie jest potrzebne. Możemy sobie ściągnąć trochę free throw, powiedzmy tak na 60, będą nas często faulowali, ale trudno się mówi. Finishing też zdejmę, znaczy ten posthook, bo widzicie, znaczy z postów rzadko kto będzie korzystał, powiem wam, kto rzuca hakiem, no ja was proszę, znaczy w tej grze, no bo na żywo to wiadomo, że się z tego korzysta, o, i weźmy sobie tutaj to na maksa, obronę sobie po prostu wymaksujmy i w dodatku jeszcze mogę teraz włożyć to wszystko w, no to niech będzie w ten passing. I, okej, okay. Sorry, jeszcze można dać trochę w post moves. No bo to głupio, żeby postmus nie umieć, nie? Jako center. No i mamy takiego grubego teraz. I ja centrem, powiem wam od razu, też nigdy nie grałem. Więc warto też chyba pójść w coś takiego. Zobaczcie, że danki przeskakują nam na 75. To jest to, co przed chwilą mówiłem. I jak macie taką opcję, zobaczcie, że tylko wtedy tracimy na standing dunk 1, na postmus coś i na obronie. No okej, okay, ale warto dla tych danków, uważam, to zrobić. Animacje myślę, że będą o wiele lepsze do kupienia. I to, i możemy jeszcze strength tutaj zyskać bez nie tracąc niczego, więc oczywiście robimy to w ten sposób. Wingspan, o, i to strength, które przed chwilą zyskaliśmy, teraz możemy znowu stracić, ale na korzyść na przykład standing dunków i na korzyść defensywy. Widzicie, warto takie mishmasze robić. I teraz tak, mamy rim protector albo grass cleaner ja bym wziął grass cleanera jako takeover, bo po prostu będzie nam się wyświetlać, gdzie piłka spada i wtedy po prostu wszystkie zbiórki są wasze. I dlatego ja też mówię, nigdy centrem nie grałem, ale ja bym taki build sobie zrobił, bo człowieku, spróbujcie mnie wtedy przejść pod koszem i mnie zablokować, jak ja się dostanę pod kosz, no nie macie żadnych szans. I w tym momencie mamy finishing, no i zobaczmy, jak to wygląda. Czy Giant Sally ma w tym momencie sens? No raczej my będziemy wysocy dosyć, na pewno tak, to się przyda, to w ogóle bym wymaksował, no właśnie, tu wydaje mi się, że warto to fancy footwork sobie wziąć, deep hooks niepotrzebne, lob city finisher, bo jak nam ktoś rzuci na aleja, to warto tam ten slitter finisher się może przydać, wiecie co, w ten sposób bym to zrobił.
W ten sposób bym to zrobił i jeszcze na przykład takeover się zwiększy przez highlight tutaj. No można to sobie na brąz wziąć. I co? To bym olał. O, i przy pick and rollu, no bo będziemy jako center, nie? No to warto to chyba mieć. Shooting, to w sumie tutaj bym tylko, z racji, że my nie rzucamy, to ja bym sobie tylko dał... No właśnie, co by sobie tutaj dać? My rzucać nie będziemy. Corner specialist. A czasami jak ktoś nam tam odegra, wiecie, na do rogu, na mid range, to warto chyba rzucić. Oczywiście tutaj dajemy zawsze unbreakable. Jak mamy coś do wyboru z tego, to zawsze unbreakable, żeby wam tej piłki nie kradli, mimo że macie słaby kozioł. No i tutaj obowiązkowo warm na fioletowo, ułatwicie sobie zbiórki, będziecie niszczyć na tablicach. Rebound chaser, proszę bardzo. Na pewno, bo to jest box out, a dobra, to możemy następne dać, to już bez przesady. Clamps na pewno na złoto. Gdzie jest? O, rim protector na fioletowo, obowiązkowo, właśnie tego szukałem. Pickpocket może być, może się przydać, bo tym centrum czasem można coś tam. Post move lockdown może wam się przydać. No widzicie, i patrzcie jakimi jesteście koksami wtedy w obronie, nie? Ale to wszystko zależy właśnie, jaki zrobicie build i na jakiej gracie pozycji. Tak jak mówię, ja wam pokazałem, w jaki sposób ja bym to zrobił, ale to też zależy, czy chcecie sobie pograć w My Career, czy chcecie pójść gdzieś na Neighborhood i niszczyć, czy chcecie grać w Pro AM. Ja wam powiem tak, jak ja gram sobie na przykład My Career, to ja robię gościa od wsadów, bo ja uwielbiam po prostu skakać nad ludźmi, ja nie muszę rzucać za trzy. Można zrobić takiego gościa uniwersalnego, który będzie miał i wsady, i rzuty za trzy w miarę. Shooting guarda wtedy robić wam polecam. Jeżeli chcecie robić gościa OP pod neighborhood, to właśnie shooting guarda w ten sposób, albo w ogóle i wrzuty. No wiadomo, truje. No to jest najbardziej OP broń w NBA, więc... I wtedy, jeżeli robicie właśnie guarda, to truje. Jeżeli robicie SF-a, PF-a, no to żeby truje były ok, ale wsady też. I jak centra, no to wtedy robić takiego, który po prostu pod koszem jest przekoksem i w dodatku jeszcze potrafi właśnie wsady robić. Ewentualnie można też sobie zrobić shootera, ale to wtedy zrobić builda takiego, żeby on miał rzuty za 3 i w dodatku świetnie bronił. Myślę, że to by było całkiem spoko. Mówię, centrem nie grałem, więc tutaj mam najmniejsze doświadczenie. Tyle, mam nadzieję, że wam pomogłem. To jest taki poradnik, wiecie, dla początkujących, na pewno osoby, które gdzieś tam już się znają na tym bardziej, to sami, jeżeli macie jakieś swoje spostrzeżenia na ten temat, możecie pisać w komentarzach. To są moje spostrzeżenia na temat robienia postaci. Znowu tutaj wyszło 46 barży, więc w sumie ten SF najsłabiej nam wyszedł, nie? Tak wydaje mi się, że można było go tam trochę lepiej dopracować. Tak, żeby tych barży, wiecie, tak 42 było co najmniej, to można już coś fajnego tu poskładać. Wiem, że da się zrobić tak, że 50 spokojnie tych barży można zrobić. W SGM się udało zrobić chyba 55, jak kiedyś sobie budowałem, więc polecam testować. Dobra, tyle. Poradnik jest długi, ale mam nadzieję, że wam się do czegoś przyda. Trzymajcie się. Hey, hey.